Witam was, moi drodzy, serdecznie, ja jestem Yuken, a w dzisiejszym odcinku z Supermarket Simulatora, konkretnie w poradniku, opowiem ci, jak ustawić polskie produkty w swoim sklepie oraz język polski, czyli żeby całe menu było w języku polskim. Te dwie rzeczy ci dokładnie pokażę, ponieważ pierwsza rzecz, no oczywiście menu, jeśli wejdziesz sobie w ustawienia, no niestety tutaj nie masz możliwości wybrania języka polskiego, więc nie jest to takie proste, jak się wydaje. Nie ma tutaj języka polskiego. Ogromny szacunek dla twórców, którzy to stworzyli, chociaż akurat w przypadku spolszczenia mi ono, używam go, ale jakby nie robi mi to większej różnicy, bo tutaj nie było jakichś tak skomplikowanych pojęć, żebym po angielsku sobie nie poradził, ale jeżeli ktoś z was chce po polsku, to zaraz pokażę, jak to zrobić. I zobaczcie, mamy polskie produkty, mamy harnasia, mamy tyskie. A co tu jeszcze? Mamy soplicę, żubrówkę, Johnny Walkera. Przy czym to akurat w przypadku tych polskich produktów, to jak już jesteśmy w supermarkecie, to wam jedną rzecz, moi drodzy, pokażę i sprawdźmy. Zobaczcie, wchodzimy do magazynu, również etykiety się podmieniły. Także widzicie, tu jest Ajax, także się to podmieniało. Zobaczmy jeszcze w sklepie, czy to działa. Tak, widzowie, już widzę, że to działa. Mało tego, o, płatki cornflakes, tak, oprócz tego, że oczywiście zmieniła się nazwa, bo tutaj ściągając właśnie te polskie tekstury, polskie produkty, również zmienią ci się nazwy niektórych tych produktów, jak widać cukier biały, wszystko się pozmieniało, także no oczywiście będzie trzeba się w jakiś sposób przestawić. Basia, mąka tortowa, pięknie, pięknie, moi drodzy. Ale jest tutaj kilka takich małych niedociągnięć. Ogromny szacunek oczywiście dla twórców, którzy to zrobili, ale też zwrócę uwagę na dwie rzeczy, które jeszcze są małymi niedociągnięciami. Teraz, żeby było jasne. Ja to, moi drodzy, nagrywam w dniu, kiedy ten mod został opublikowany. Te tekstury, te polskie produkty zostały właśnie opublikowane jako świeżynkę. Właśnie wam nagrywam odcinek 12 kwietnia i może tak się zdarzyć, że kiedy będziesz oglądać ten odcinek za dosłownie parę dni, to zostanie już to naprawione, więc też bierz poprawkę na datę odcinka, kiedy ja to nagrywam. Zobaczcie, kawa Inka, kawy zmieniły swoje nazwy, ja tu miałem kawy. Raczej chłopaki starali się też dobrać to kolorystycznie i bardzo mi się to podoba, że się tutaj postarali. Zobaczcie, papier velvet, majonez, chociaż pudliszki bardziej by mi tu chyba odpowiadało, no bo jednak to byłby polski ketchup, ale majonez już mamy, winiary, polski, jak najbardziej. Tao Tao, ostry sos. I tutaj jest pierwszy, można powiedzieć, niefart. Rozumiem, bo to jest pierwsza wersja. Coś mogło pójść nie tak. Słuchajcie, sól została zamieniona na blaka. Ale tu mogę śmiało twórcom powiedzieć, spokojnie chłopaki, nie denerwujcie się. Jak to się mówi, Andrzeju, nie denerwuj się. Ja też przez długi czas myślałem, że sól to jest napój energetyczny, bo w takiej dziwnej puszce jest. Natomiast zupełnie mi to nie pasuje, taka zmiana tego produktu, nie? Zmiana soli na blaka, bo no, obok tego pieprzu mi to w żaden sposób nie pasuje. Chodzi o to, że gdzieś tam mi to zmieniło koncepcję. Zobaczmy, mamy mąki, tutaj jakby też nie oceniam. Basia, no po prostu no 1:1, no to już w ogóle. Zresztą na takiej mące tortowej Basi swoją drogą, widzowie, piekę często pizzę. Dlatego no to kojarzę, mąka tortowa ekstra, pewnie typ 400, tak, 405, dokładnie na takiej samej zawsze piekę pizzę. Zobaczcie, zmienili lody, tutaj są jakieś algidy, tutaj frytki, także naprawdę, naprawdę, słuchajcie, chłopaki świetną pracę wykonali, natomiast twarożek, to już jest mały niefart moim zdaniem, kolejny, bo zobaczcie, że z tuńczyka zrobili twarożek. I to znowu mi nie pasuje, patrząc tym kątem myślenia, no bo mamy tutaj ryby i no był sobie tuńczyk, nagle jest twarożek, nie? Ja rozumiem, że chłopaki się pewnie dobierali. No i tutaj zobaczcie, był hummus jako sałatka, a zrobili z tego smakowitą margarynę. No to jeszcze na to można oko przymknąć, no bo margaryny faktycznie w ofercie nie było, nie? Tu jakieś nuggetsy zrobili, czyli to też się zmieniło, zmienili, słuchajcie, te krewetki na nuggetsy. Moim zdaniem spoko. Tutaj jakby zmiana krewetek na nuggetsy, no wiadomo, bardziej polskie, bardziej pasujące do Polski. Tutaj zobaczcie, ta śmietanka, czyli ze śmietanki oczywiście chłopaki zrobili śmietankę. Są jogurty, no mleko, masło, zobaczcie, mlekowita, masło, pięknie, pięknie. Naprawdę od razu na mnie to robi jakieś tam, o, doktor Edgar, Giuseppe,
sery pozamieniane, także wszystko super tutaj, naprawdę wszystko super. Nie powiem, że mi się to nie podoba, jestem tym podkręcony. Zobaczcie, tu tylko też jakiś moim zdaniem mały niefart, bo jeszcze rozumiem, że tam jakieś parówki w cieście, czy szynkę w cieście zamienili na parówki, to jeszcze można w miarę zrozumieć. Ryba po grecku, spoko, aczkolwiek no znowu bym musiał w tym momencie przestawić tą rybę do ryb, bo ona tu mi kompletnie nie pasuje, no chyba, że zakładamy, że tu mam zapiekanki, ale tutaj na przykład zrobili burger wołowy. Jeśli dobrze pamiętam, ten burger wołowy został stworzony z jakiejś zapiekanki serowej, czy no z czegoś takiego, także jakby no wiecie, no nie wszystko według mnie tak jakoś, ale ja oczywiście oceniam jak najwyżej, jestem ostatnią osobą, słuchajcie, która miałaby narzekać, która miałaby marudzić, ja zawsze inwencje czy twórczość osób, które coś tworzą, słuchajcie, będę doceniał. Jedynie mogę no powiedzieć jedno słowo takiej merytorycznej krytyki, uwagi, bo uważam, że dzięki temu twórcy będą no, wiedzieli, co mogą zrobić lepiej. Zobaczcie, jest kokolino, tytan, to wszystko mi tu świetnie pasuje, ale tu jest mały niefart Stefan, moi drodzy, mały niefart Stefan, bo z tego, co pamiętam, to z tabletek do zmywarki zrobiony został 7 Days i jest on między finiszem a, nie wiem, tam chusteczkami Velvet kompletnie, no jakby przestawiać to byłaby masakra, więc tutaj jest niefart z tą solą, też to razi troszkę po oczach. Zobaczmy dalej. No właśnie, z kolejnego cukru została zrobiona sól morska i to wtedy tą sól musiałbym wstawiać tam, jakoś przestawiać. No wiadomo, no kwestia przestawiania, no może taki challenge, słuchajcie, w odcinku podejmę, ale to wszystko zależy, czy twórcy będą jeszcze zmieniali, pracowali nad tym modem, czy już nie. Także zobaczymy. Cukier puder, no naprawdę, jestem zachwycony. Chocopiki zmienione, tak, na cornflakesy, tutaj to mleko łaciate, no. Chociaż powiem szczerze, aha, bo bez laktozy, dlatego zrobili fioletowe. Okej, nie jestem przekonany, czy mleko łaciate 3% nie powinno być czerwone, ale bez laktozy faktycznie jest fioletowe. Także zobaczcie, tutaj jest wszystko no, rewelacyjnie, chociaż mam dziwne wrażenie, dlatego też tak się wolno poruszam, ale sprawdźmy. Bo widzowie, ja dlatego też na chwilę na medium ustawiłem grafikę, mimo że słuchajcie, że jakby ktoś mi chciał zarzucić słaby komputer, moi drodzy, procesor ma 30% zużycia, karta graficzna 25%, także tu nie ma opcji, że mi komputer laguje. Tylko takie mam wrażenie, że te tekstury... No nie wiem, drogi widzu, napisz w komentarzu swoją opinię. Ja chodzę teraz bez przyspieszenia. No zobaczcie, to jest przyspieszenie, jak włączę shifta. Także jak idę między tymi regałami, no mam wrażenie, że te klatki i tak siłą rzeczy w samym Supermarket Simulatorze od montowania modów będą wam klatki spadały i musicie się z tym niestety liczyć, ale mam wrażenie, że po zainstalowaniu tych tekstur strasznie mi te klatki spadły. A już nie chcę testować, ale może to zrobię jednak, widzowie. Wielki test. To już jest ostatnia rzecz, jaką bym chciał zrobić, żeby na low ustawić grafikę. Też specjalne jakieś tam różnicy, powiem wam szczerze, nie widzę. No trochę tak bardziej szaro się zrobiło. I zobaczcie, na grafice low już jakoś to tam radę daje, nie? No ale no bez przesady, żebym na sprzęcie, który ja miał, musiał mieć grafikę low ustawioną. Na low już daje radę i ja nie widzę jakiegoś tam spadku klatek, biegam sobie, tylko no też ta grafika jest, zobaczcie, jaka taka czarno-biała, bym wręcz powiedział, to ja nie wyobrażam sobie tak grać. Ja chcę mieć, słuchajcie, hike, bo mi komputer na to pozwala. No, teraz się kolory zrobiły, natomiast zobaczcie, w momencie, kiedy włączamy hike, zaczyna być ewidentny spadek klatek i to niestety stało się po tych teksturach. Nie wiem, dlaczego tak jest. Ja mam bardzo dużo generalnie modów tutaj zainstalowanych i widzę, że one psują wydajność, jeśli chodzi o grę. No niestety, coś kosztem czegoś. No dobra, no to wam pokazałem, jeśli chodzi o te rzeczy, co zostało zmienione, jak ten mod mniej więcej funkcjonuje. Jak widzicie, fajne. Ja mimo wszystko polecam, tylko mówię, takie są drobne uwagi, gdzie chłopaki troszeczkę ich fantazja poniosła, cztery produkty troszkę są źle dobrane, no bo jednak zmiana cukru na sól średnio, nie? Zmiana z kolei soli na blaka też średnio, czy zmiana tuńczyka na co to tam było, na jakiś serek, to też średnio. To tyle, jeśli chodzi o to, a ja już ci, drogi widzu, pokażę. O, znowu ten Morawiecki mnie prześladuje, no dobra. Tutaj chwilowo mam ustawiony taki szyld, ale to akurat pod odcinek, bo oczywiście seria jest na moim kanale, moi drodzy, z Supermarket Simulatora, także jeśli nie subskrybujesz mojego kanału, drogi widzu, to... Zachęcam do zrobienia tego, aby
obserwować stricte serię Supermarket Simulatora. A my w tym czasie wychodzimy, moi drodzy, właśnie z supermarketu, albo chcę wam pokazać, jak to wszystko teraz ustawić, jak to ściągnąć. Będzie nam, moi drodzy, potrzebna strona Nexus Mod, czyli ta sama strona, którą wrzucałem w poradniku i jak ściągnąć wszystkie mody. Tam wam dokładnie dwa filmiki wrzuciłem, jak ściągnąć mody, jak je ustawić. To wszystko, moi drodzy, jak najbardziej macie. Dziś skupimy się na tych konkretnych rzeczach, czyli na polskim tłumaczeniu i na polskich teksturach. Zaczynając oczywiście od polskich tekstur. Macie, jeżeli wejdziecie na tą stronę, linka wam podepnę w opisie. Zawsze polecam wam sobie odświeżyć tą stronę, czyli ja zawsze robię na 14 lub na 30 dni, tak? I w tym momencie wam się najświeższe rzeczy tutaj będą pojawiały i w tym momencie na przykład już widzimy, że dwa mody przed chwilą weszły, których jeszcze nie widziałem. Jakiś tutaj mod z promocjami czy z tapetami, ale ja, tak jak mówiłem, jestem przeciwnikiem ściągania dużej ilości modów, bo to potem po prostu się wszystko psuje i sami widzicie, że to tak nie za bardzo. I tutaj znajdziecie, ja wam podlinkuję oczywiście bezpośrednio do tego moda, ponieważ dotyczy odcinek tego, także tego linka do polskich tekstur wam po prostu wrzucę, moi drodzy, w opisie. I macie tutaj opisane, jak to macie zrobić, ale gdyby ktoś miał z tym problem, no to, moi drodzy, to nic prostszego. Pobieracie, wchodzicie w Files, Manual Download, czekacie sobie chwilę, bo bierzecie oczywiście wolne pobieranie. Cyk. No i pobieracie. Ja to pobieram zawsze do pobranych. No i będziecie potrzebowali tu jeszcze jedną rzecz, bo macie tu napisane, moi drodzy, w opisie, że potrzebujecie tekstur Replacer. Więc proszę bardzo, ja wam też to podepnę w opisie, moi drodzy, żebyście nie musieli szukać. Dokładne dwa linki ode mnie, moi drodzy, dostaniecie po prostu w opisie w takiej kolejności, w jakiej macie to wrzucić. Zaraz wam pokażę, jak to wrzucać, gdzie to wrzucać, bo to troszeczkę inaczej wygląda, a jeszcze inaczej wygląda troszeczkę sprawa z językiem polskim. I chcę wam to dokładnie wytłumaczyć, więc tu akurat może działy zrobimy w tym odcinku, abyście mogli się połapać, co gdzie jest. Tu, jak widzicie, wszystkie mody się nam zawsze będą wyświetlały, więc nie ma, moi drodzy, z tym problemu. Jest cała masa modów, tylko ja bym was, tak jak mówię, raczej tutaj troszeczkę przestrzegał, żeby za dużo tych modów, to też nie jest dobrze, bo później to się... Zresztą sami widzicie, jakie mody mam zainstalowane, tak? Bo tam, gdzie jest pokazane, tam faktycznie te mody mam. Podepnę wam linka tekstury Replacer, to również musicie, moi drodzy, ściągnąć. Najnowsza wersja, pamiętajcie, że kiedy ja nagrywam odcinek, a parę dni później, to nawet może być jutro, drogi widzu, jak najbardziej może się to wszystko zmienić o 180 stopni, może wejść update. Także też pamiętajcie, żeby zawsze wchodzić w Files i wybierać najnowszą wersję tego moda, żeby nie wybierać jakichś starych wersji. Zobaczcie, ile to jest starych wersji. Tu macie oczywiście to opisane, jak to ściągnąć, ale ja wam to wszystko, moi drodzy, pokażę. Więc interesuje nas, moi drodzy, oczywiście folder pobrane. Te dwie rzeczy, czyli tekstur Replacer, wypakowujecie sobie. Polskie tekstury również sobie wypakujecie. Interesuje was teraz katalog z Supermarket Simulatorem. Ja to tak zazwyczaj robię, więc polecam. Wchodzicie tu, klikacie prawym na Supermarket Simulator, zarządzaj, przeglądaj pliki lokalne. No i jesteście w folderze z Supermarket Simulatorem. Ja, zobaczcie, zawsze sobie to tak ustawiam, żeby mieć... No, niech tak będzie, żeby mieć dwa okienka, nie? Interesuje was tutaj folder Belfinex. I tutaj macie folder Plugins, czyli dokładnie tak samo to robicie, jakbyście, widzowie, ściągali jakiegokolwiek moda. Tylko różnica jest taka, że w przypadku tekstur Replacer musicie cały folder przenieść do folderu Plugins. Ja już to mam, zobaczcie, widzicie, jest, więc nie będę przenosił, żeby sobie nie popsuć. Więc cały mod tekstury Replacer, który macie po wypakowaniu tego pliku, jak wejdziecie w ten plik, będzie taki folder. Tak? Tutaj klikacie, jest folder. To was jakby nie interesuje, tylko cały folder przenosicie do tekstur Replacer, żeby to było w folderze Belfinex Plugins, tak? Cały folder.
tutaj przenosicie nie poszczególny plik, tylko cały folder, taki jak on jest, żeby go przenieść. Dobra, kiedy już to zrobicie, to jest najważniejsze, to potem macie polskie tekstury i macie trzy foldery, więc musicie wejść w ten folder tekstur replacer, wchodzicie w ten folder i następnie te trzy foldery, które macie w polskich teksturach, przenosicie do folderu tekstur replacer. Może on ciebie zapytać, czy chcesz zmienić, kliknij na tak, ponieważ no musisz nadmienić te pliki, które są w tym tekstur replacer, żeby były polskie produkty. Kiedy sobie ściągniesz, możesz już to wszystko usunąć. I to jest pierwsza rzecz, którą musisz zrobić. Powinny ci te tekstury bez problemu działać. Natomiast tak jak ja mówię, troszeczkę na razie myślę, że to jest pierwotna wersja tego i jeszcze chłopaki muszą troszeczkę nad tym popracować. Ale mimo wszystko ogromny szacunek. Ja zawsze wszystkich ludzi, którzy jakąś kreatywność mają, będę zawsze chwalił, będę zawsze niskie pokłony, słuchajcie, w te osoby, do tych osób kierował, więc nie ma co narzekać. Nie myli się ten, co nic nie robi. No i następna rzecz, ja wam to też, kochani, też wam to oczywiście podepnę w opisie, żebyście umieli sobie to rozdzielić, bo drugą rzeczą, drugim tematem dzisiejszego odcinka jest całość język polski na Supermarket Simulatorze, więc też musicie to w ten sam sposób, identyczny sposób to pobieracie. Slow download, poczekacie, może wam się pojawić jakiś komunikat, że plik jest niebezpieczny, ale spokojnie, strona jest jak najbardziej bezpieczna. Aha, i teraz, bo ja to też, słuchajcie, wam pokazuję konkretnie, drogi widzu, ja ci konkretnie pokazuję, jak zrobić te konkretne rzeczy. Masz odcinek na moim kanale, właściwie są dwa odcinki. Jeden jest, jak dokładnie ustawić mody i to dotyczy różnych modów, bądź jak ściągać mody inne, tak? Tak, żebyśmy też, żebyście też mieli tego świadomość, moi drodzy, że tutaj pokazuję wam tylko do języka polskiego i do polskich tekstur. Jeżeli chcesz konkretnie wiedzieć, jak ściągać mody, że tutaj trzeba konto założyć na tym, też na tej stronie, no to wszystko masz w tamtym odcinku. Natomiast no tutaj faktycznie już ci powiedziałem, że trzeba konto założyć. Więc kiedy to pobierzesz, tak? Kiedy to pobierzesz, znowu wchodzisz sobie do pobranych, wypakowujesz to i tutaj troszeczkę inaczej będzie sprawa wyglądała. Także drogi widzu, uważaj. Zobaczcie. Tu macie folder Supermarket Simulator Data. Więc wy nie wchodzicie do, musicie cofnąć się do ogólnego folderu supermarketu, tak? I tu macie ten folder, więc po prostu to przenosicie do głównego folderu z supermarketem i zamieniacie pliki. I teraz uwaga, drogi widzu, to też może być dość ważna informacja. W momencie, kiedy ty zrobisz update gry, to to polskie tłumaczenie ci się wykasuje, czyli znów będziesz miał supermarket w języku angielskim, fabrycznie, żebyście się nie dziwili. Kiedy ściągacie update gry, te pliki się nadpisują i wtedy macie znów supermarket po w języku angielskim, tak? Żebyście byli tego w 100% świadomi, więc za każdym razem, kiedy update wchodzi, zobaczcie, tutaj mamy update właśnie tego polskiego tłumaczenia, właśnie dzisiaj, kiedy nagrywam ten odcinek, przed chwilką został wydany. Możemy jeszcze zobaczyć, co się zmieniło, wejdźmy. Bo jakieś tutaj ponaprawiali chłopaki podobno rzeczy. I oczywiście, możesz zrobić tak, że ściągniesz tylko polskie tłumaczenie. Widzicie? Chyba w ustawieniach tutaj. O, tak, tutaj poprawili. Widzicie? Tu poprawili, jeśli chodzi o ustawienia, bo tam też wszystkiego nie było. Natomiast, moi drodzy, musicie też rozdzielić dwie rzeczy. Tłumaczenie Supermarket Simulator to jest jedna rzecz, tak? A jeśli ściągniecie te polskie tekstury, tak, to jest druga rzecz. I chodzi mi o to, że w pierwszej... O, teraz nagle jakby FPS-y się naprawiły. Zobaczcie. Ciekawe to jest. To tak jakby co, te tłumaczenie, kurczę, FPS-y? Nie wiem. Update zrobiłem i zobaczcie, działa wszystko kapitalnie. I teraz chodzi mi o to, że jeśli ściągniecie polskie tłumaczenie, to będziecie widzieli te produkty... Po kolei może, dobra? Ściągacie tylko polskie tłumaczenie, bo nie musicie ściągać obu rzeczy, które ci dzisiaj w odcinku pokazuję, drogi widzu. Nie musisz tego ściągać. Możesz ściągnąć jedną z tych rzeczy. Tylko chodzi mi o to, że jeśli ściągniesz tylko polskie tłumaczenie, tak, bez tych polskich tekstur, to nadal będziesz mieć te produkty, które są fabrycznie, że tak powiem, w
Supermarket Simulatorze, tylko że będzie tutaj napisane po polsku, jaki to jest produkt, tak? Jeśli zaś ściągniesz sobie polskie tekstury, to również zmienią ci się nazwy produktów. No i w tym momencie chipsy, które się nazywały chipsy, nie będą się nazywały chipsy, tylko będą się nazywały lejsy. Rozumiesz, o co mi chodzi, że jakby, no światło może sobie zapalmy, bo jakoś już mam taką manię, widzowie, że nie umiem funkcjonować, słuchajcie, zawsze muszę światło mieć zapalone. Czyli chodzi mi o to, teraz konkretnie mówiąc, że jeśli chcesz mieć jedną z tych rzeczy tylko, no to ściągasz jedną. Albo ściągasz tłumaczenie, albo tekstury. Ja ściągnąłem tekstury, będę spróbuję, słuchajcie, kilka odcinków na tych teksturach nagrać. Ja zapaliłem światło i się zaczęło bugować znowu. Czyli to światło, kurde, nam FPS-y psuje. Ja pierdzielę, widzowie, co za dużo światła nawaliłem. Ale numer. Patrzcie to. Mam wrażenie, że znowu FPS-y spadają. No dobra, może mam wrażenie, nie wiem, możecie napisać w komentarzu, bo walczę z tym, strasznie mnie to też denerwuje, słuchajcie, że te FPS-y spadają. No zobaczcie, ale numer, światło wyłączyłem i FPS-y są dobre. Nie no, szok. No ale nie będę po ciemku, widzowie, ja już wolę mieć mniej FPS-ów, ale mieć jasno, sorry. Sorry, very winetu, ale ja muszę mieć światło, ja tam lubię jasno, w sklepie musi być oświetlone, a nie tam jakaś popierdółka. No, więc zmieniają ci się te tekstury, zmieniają się nazwy, wiadomo, że najpierw musisz się przyzwyczaić do tego, że jest to jakoś... No ja jestem na przykład wzrokowcem i te mąki mi się początkowo mogą mylić, ale z drugiej strony spójrzmy tak obiektywnie, że zmienia ci się tutaj na etykietce, zobaczmy, też działa skaner, czyli nic tutaj jakby nie zmieniło. Wiadomo, no macie tutaj też etykietki, ikonka tego produktu i tak samo przecież macie je w komputerze, czy jak mamy na magazynie, to też zobaczcie, jest ikonka tego produktu, więc jakby no tylko kwestia, myślę, w moim przypadku 2-3 odcinków, aż się przyzwyczaję, że nie wiem, lejsy to są lejsy. Chociaż tu chłopaki tak dobrali, że te żółte lejsy, zobaczcie, że są te, tam były takie złote chipsy i oni to zamienili na żółte, więc kolorystycznie to pasuje. Drugie chipsy były fabrycznie chyba czerwone, oni to zamienili na lejsy czerwone. I tu też właśnie mówię, ogromny szacunek dla chłopaków, bo gdzie się dało, to po prostu podobierali to jakoś kolorystycznie, nie? Zostało to jakoś kolorystycznie podobierane, także mega, mega szacunek do chłopaków, że faktycznie zrobili świetną robotę, ogromne pokłony, mówię, poza takimi drobiazgami, ale wiecie, czy będziemy się czepiać o to, że nie wiem, kurczę, zamienili na burgera wołowego jakąś zapiekankę, czy nie wiem, tutaj nam zrobili serek z tuńczyka, bądź smakowitą margarynę z humusa. No, ten humus zresztą mało potrzebny, margaryna według mnie super, więc akurat tą margarynę chętnie bym sobie, słuchajcie, tu przestawił gdzieś koło masła i by mi to pasowało. Śmietanka też, zobaczcie, super tutaj trafili, idealnie. No jajka, no to tam jak jajka, ale też właśnie takie mi się ze sklepu jajka kojarzą, także... No, ziemniaki z jakimś uśmieszkiem, tak, ziemnioki, widzowie, pyry poznańskie, jak to się mówi u mnie w Wielkopolsce. Velvet bardzo ładnie, naprawdę, chłopaki zrobili kapitalną robotę. Z większością produktów trafili, jak widzicie, tu jakieś słodkie rzeczy, też pasta. Tylko czekajcie, a tu znowu bebiko dla dzieci, aha. Kasza, 5 zbóż, no to trochę tutaj nie trafili, bo to były, nie pamiętam, co to tu było. Czekajcie, tu były makarony, tu było to spaghetti, to zrobili jakieś jagodowe dla dzieci. Chrupki, gwizdki zrobili z makaronu rurek. Tutaj jest makaron, no makaron, rurki, rewelacja. Że niby pure. No nie wiem, jakoś mi się ciężko przestawić, bo wiadomo, że jak coś nowego, to się ciężko przestawić, ale mi to jakby cały układ sklepu się... Znaczy powiem wam tak, podsumowując, bo już zbliżamy się do końca, z ogromnym szacunkiem dla chłopaków, świetną robotę zrobili, natomiast ja póki co te tekstury polskie wywalę i poczekam jednak, aż oni to troszkę naprawią, aż będzie to miało sens w porównaniu do produktów, do typu produktu, który zastępowali, bo... No, tu bym musiał połowę sklepu przestawiać, a szczerze mówiąc nie chce mi się
tego robić. Także z całym szacunkiem dla chłopaków ja poczekam. Zawsze tak jest. Tak samo, słuchajcie, było z tym magazynem. Moi drodzy, też wchodziły update'y cały czas. Potem chłopak dodał, kurczę, tą platformę, że ten magazyn był większy. Długo mi to nie działało, bo miałem nowszą wersję gry. Przed update, zobaczcie, działa mi to wszystko kapitalnie. Mam ogromny magazyn i też chłopak cały czas coś zmienia, dodaje. Tam ludzie pisali, że ci nasi magazynierzy tam nie mogli wchodzić. No cuda nie widy. Przed update chłopak to naprawił, więc dlatego mówię, bądźcie wyrozumiali dla chłopaków, którzy zrobili polskie tekstury, bo wydali to dzisiaj, dosłownie weszło to godzinę przed tym, jak nagram ten odcinek. Więc słuchajcie, jutro może się już też wiele zmienić i może wejść kolejny update, mogą coś naprawić. Także nie ma co tutaj ludzi hejtować, jak robią pracę. Pamiętajcie, że zawsze każdy, kto coś wykonuje, nawet jeśli są jakieś drobne błędy, to taka osoba i tak zasługuje na pochwałę, na motywację, żeby rozwijała ten projekt. Tym bardziej, że chłopaki zrobili to za darmo, wkładając w to serducho, wkładając w to pracę. Także należy im się jak najbardziej ogromny szacunek. Drogi widzu, możesz właśnie w komentarzu napisać takie zdanie, szacunek dla chłopaków, zostawić serduszko dla nich. Może jakimś trafem przeczytają te komentarze i będzie im na pewno miło, jeżeli zobaczą dużo komentarzy, że ludzie im dziękują za te wprowadzone produkty. Będą na pewno mieli chłopacy motywację do tego, żeby ten projekt, te polskie produkty jeszcze ulepszyć, żeby to było wszystko perfekt. Także drogi widzu, dziękuję za oglądanie, bardzo mi miło, że jesteś. Będzie mi jeszcze bardziej miło, jeżeli zostawisz łapkę w górę, właśnie komentarz pod filmem. A jeśli nie subskrybujesz mojego kanału, to zrób to koniecznie teraz, aby nie przegapić całej serii Supermarket Simulatora, która codziennie się na moim kanale pojawia. Także do zobaczenia, trzymaj się, cześć.